Witam serdecznie, gotowanie 13 VIP, moje imię Bartosz Łukaszewicz. Przyrządzimy dzisiaj sobie danie ciekawe, żeberka wieprzowe w sosie azjatyckim z ogórkami i do tego zrobimy sobie bułeczki drżyczowe, tak zwane pampuchy. Zawsze moja babcia je robiła, były przepyszne. Pampuchy? Pampuchy? O, babcia. Jakie pampuchy? O, babcia. A kto ci? No co babcia, co wnuczku? To pewnie, że babcia, co ty nie poznajesz? Tak się zmieniłam. Jakie nie, ty dobrze wyglądasz. No dobrze, a kiedy ja źle wyglądałam? No, bułeczki, no. Nie, no bo zawsze moja babcia wygląda świetnie. I ty mój kuchary daj ryja. No, witam serdecznie. Jest ze mną dzisiaj Alicja Bach, od 40 lat związana z Teatrem Lalek. Gwiazda filmowa i teatralna. Znana z roli ratajowej, prawda? No tak. Ale też znana z robienia jajek po wiedeńsku. Sadzanych. Czyli sadzanych. No z tych jajek, co tam. Dzisiaj jajek nie od tych kogutów, co je z Białorusi przywieźli. Jak babka mówi, to zamknąć gębę i się nie wszaniać. No. Dobrze. No co? Jak babcia robi ciasto drożdżowe? Ja? Ja nigdy ciasto drożdżowego nie robiłam. Ty pokażę. Czekaj, ja powiem ci, kto robił ciasto drożdżowe. Aha. Babcia babci robiła ciasto drożdżowe. To jak robiła? No jak robiła, a ja wiem jak robiła moja babcia. Ja tego ciasta nie robiłam. No to chodź, babcia pokażę. Zrobimy z Wnusiem razem. Trzeba najpierw roszczyn zrobić, czyli Wnusiu. Ciepła woda. Tak? Aha. Wlewa babcia olej. Ciepła woda, olej. Jak dużo tego? To... Wszystko odmierzone było wcześniej, nie? Na spokojnie, damy radę. Nóż nie będzie na razie potrzebny, chyba że zasłużysz. Chyba że coś źle zrobię. Troszkę drożdży i teraz babciu mocno mieszać. Zobacz, i trochę soli. Od soli brzuszek boli, wystarczy. Dobrze. Jak się wymiesza, to już wsypuję do miski mąkę. Kochanie, nie jak się wymiesza, tylko jak babcia wymiesza. Jak babcia wymiesza, to nic się samemu nie robi. Tak. To zapraszam do miksera, będziemy mieszać. Wlewamy najpierw. Wlewamy, tak? I będziemy mieszać, tak, tak, tak. O, poczekaj, widzisz, sól się jeszcze nie rozpuściła. Się rozpuści, jak będziemy wyrabiać ciasto. I teraz takie ciasto musi się robić. No wiesz co? I teraz takie ciasto. Tym się miesza! Tym się miesza! To jest mieszadło! W tym czasie, jak się wyrabia ciasto, przyrządzimy sobie żeberka. Przyprawiamy solem, pieprzem. Solą, pieprzem. Poczekaj, zaczekaj, kochanie, opowiedz coś na temat tego mięska, a ja. Dobrze, dobrze. Właśnie, tak, o to chodzi. Słuchajcie, żeberka wieprzowe. Dobrze jest wybrać ekstra mięsne. Wtedy mamy po prostu więcej smaku, tak? Też no warto, żeby były przyrosty tłuszczu. Jak to tak ma być? No widzisz, jak ty masz zlewy i odkręciłam kran i się całą zalałam. Już wytrzemy, ja wszystko wytrzę. Tak. Będzie i rączki, dobrze, to dobrze, rączki. Dobrze. Solą, pieprze. A okularki. Okularki, no. I jeszcze cycuszki babci wytrzyj. O tak. No widzisz, no zdarza się. Tak. Dobra, i teraz tak, solą, pieprzem. Tutaj. Opruszamy, lewa, prawa. Lewa, ja w tym prawa. Czasie rozgrzewam sobie brytwankę, czyli dobra? Lewa, prawa. Z lewa. Lewej i z prawej. Góra, dół. A, lewa, prawa. Góra, dół. Matka trochę nie kumata. Ale jaką mata, taką mata. Ja rozgrzewam patelnię. Odrobinę oleju. Poczekaj, bo trochę namarnowałam soli i pieprzu, czy to... To tak trzeba, o. Obetrzeć. Ty mnie nie prowokuj. Pozbierać, dobrze. Obetrzeć to można te łzy z noska. O, a ten kawałek to ty dla kogo zostawiłeś? Dla Azorka? Dla Azorka. A, Azor! Azor! Chodź! No. O. I poszło. Dobra. Rozgrzewamy. Wszyscy lubimy to jeść. O. Babciu. Ha, no. Babciu, 40 lat przypracowałeś na scenie. Tak. Jak miło wspominasz te lata? Czy zdarzyło ci się gotować? Przez 40 lat no gotowałam, bo miałam na utrzymanie rodziny. Ale na scenie. Na scenie. A wiesz co? Tak, tak. Grałam w takim spektaklu pod tytułem Wychowanie seksualne. Ciekawe. Ciekawe, że w tym wieku te rzeczy interesują i ciekawią. No nic, ale ja do gotowania wracam. Spektakl w reżyserii pana Wojciecha Szelachowskiego, Wychowanie seksualne. Tam gotowałam swojemu mężowi Karolkowi, którego grałam w Andrzej Zaborski.
ziemniaczki i gołąbki. Ale nie tylko męża karmiłam, nakarmiłam również brata męża. I czy na scenie naprawdę gotowałeś, czy udawałeś, że gotujecie? Nie, nic nie udawałam, gotowałam. Nawet za to gotowałam. Tak samo jak tutaj. No to, prawie tak samo. Tam miałam scenariusz, tam byłam przygotowana do tego, co mówię na scenie i co robię. Nie, na scenie nie wypowiedziałam ani jednego słowa, tylko gotowałam, przyrządzałam, nakrywałam stół. Nie powiedziałam jednego słowa. I za tę rolę, kochanieńcy mój, poczekaj, dostałam nagrodę. Jaką? Aktorską. Gratulacje. Dziękuję. Na Festiwalu Sztuk Współczesnych. Ach, to były czasy. Zobacz, jaki piękny kolorek. Na złoto. Na złoto żeberka. Obsmażamy z obu stron. Tak, obsmażamy. I trzeba mi troszkę rozgnieść ciastko. Tak, swoim... Poczekaj, bo to ciasto, które rośnie. Sobie rośnie, tak. Nie wiem, czy ono będzie... I pokroić dla mnie odrobinę. Ja widziałam w tych programach kulinarnych, że robią coś takiego. Otóż to. I tak łuseczki same. Pięć ząbków. Ciak, ciak, ciak. Pięć ząbków. Ale nie, musi być nieobrane. Ja ci mogę dać więcej, jak chcesz, górne i dolne. Nie trzeba. Pięć ząbków. I nie obieramy, tylko rozgniatamy. Nie obieramy? Nie obieramy, tak. A szkoda, bo tak dobrze mi to idzie. Bo chodzi o to, żeby nie spalić czosnków. Jak dasz mi większy płomień pod garnkiem, to nie spalisz. A jak dasz na full, to pewnie, że się spali. Dobrze, chcesz? Z łupinkami, proszę. Dobra. I do środka. A ten ząbeczek ubiorę w koszulkę. Proszę ubrać i rzucamy. Tak, ubieramy. Ach, ty mój... Wnusiu kochany, co mam z tym zrobić? Pokroić pięć plastrów. Nie obieramy, nie obieramy. No to jakaś nowa moda. Ja w swoim... Pięć. Ale plasterków czy plastrów? Bo tutaj z tej cieńszej strony. Zrobimy tak. Nie moim nożykiem. Dobrze, mój nożyk dzisiaj do życia, nie ze swoim. Dobrze. Te strony, wypierdziane. No, i dawaj. Takich pięć. Rach ciach. Rach ciach. Rach ciach. Ajajaj. Są obsmażone. Ten pewnie za cienki będzie. Poczekaj. Trochę no, ja ostrości nie mam... jeszcze, babciu. Ostrości? Tak. Dobrze. Już się robi, kochani. Zobacz, jak one pięknie się komponują w taką... Idealny wachlarz. Czujesz zapach? Jaki ładny. Nie, bo mam katar. Ale wierzę... To coś na katarek dolejemy zaraz. O, kochany! Dlaczego ty na początku naszego gotowania... Już mamy katarek, Ja mogę nawet w słoiku wypić. I trochę chili jeszcze, babciu. Plasterki. Raczej w takim... Tylko nie drapać oczu po takim krojeniu. Rzucamy chili. Czyli... I teraz jeszcze, babciu... Poczekaj, kochanie. Dodamy trochę miodu. Tak. Racza, lecimy. Nie uroniłam. Dobrze. Ani wióreczka. Dodam łyżkę miodu. Tutaj, poczekaj. Wywar warzywny. To teraz naleję. Jak, mogę wylewać? Możesz. A coś zostaje dla mnie? A, na jednego gula. Mogę wlewać, pyszne będzie, co? Tylko nie do dna. Dobrze, dobrze. Wylewaj. Dosłownie, teraz, dosłownie aby teraz zabarwić. Teraz pojedziemy. Aby zabarwić, dobrze. Takie żeberka lekko zagotowujemy. Czy miodu dorzuciłeś już? Dorzuciłem już, o, tak? O, umknęło tak. To mojej uwadze. Jeszcze trochę sosu sojowego dolejemy. Może wrzucimy i to? A, się... dawaj, wrzucimy. No. I teraz zalewamy. Sos sojowy? Sojowy, jaki? Sojowy. Dosłownie odrobinkę dla koloru. Zagotowujemy, przykrywamy i do pieca. Do pieca? Do pieca. Półtora godziny, 180 stopni. Babciu, mamy dzisiaj Dzień Kobiet. Tak? No, no masz. Wnusiu, moje wszystkie dobrego, czego tylko sobie zapragniesz. Z tej okazji. Jakie to dobre. No wiesz. Ja też to. No jak. No. Dziękuję ci bardzo. Ale zrobiłeś mi niespodziankę. Widzisz, już kręcisz pampuszki. Kulam, kochanie, kulam. Dobrze, kulaj. A ja w tym czasie zrobię szybką sałatkę z ogórka. Muszę pokroić sobie ogórka w słupki i usunąć gniazda nasienne. No, a dlaczego nasienne gniazda usuwasz? Będzie więcej. Nie, ale to chodzi o to, bo one
mają w sobie dużo wody. A jak usunę wodę, to sos, który zrobię, się nie będzie rozcieńczał. Ale to wystarczy oblać i już. I będzie więcej smaku. Aj, tam wydziwiacie teraz, kroj, kiedyś nikt kroj sobie nic tam żadnych takie pestek. Słupeczki. A kroj w słupeczki, kroj. Zrobimy taką mizerię, ale nietradycyjną, gdyż z kopnięciem azjatyckim. Skopnięciem? Wiesz dlaczego, babciu, z kopnięciem azjatyckim? Ja nie rozumiem tego. Ja swego czasu gotowałem w Chinach troszeczkę. I dlatego ta sałatka. Dodamy do niej sobie sos sojowy. Olej sezamowy. Tak. Troszkę octu ryżowego. Powiedz, babciu, jak oceniasz współczesne kobiety? Zmieniły się na przestrzeni lat? Oj, dzieciaku, zadajesz mi takie pytanie. No pewnie, że się zmieniły. No jak miały się nie zmienić? No przecież wszystko idzie do przodu i kobiety idą do przodu. Niektóre do tyłu, ale przeważnie do przodu. Już tradycyjna rodzina nie zadowala. Kobiety teraz są zajęte robieniem kariery, biznesy rozkręcają lub ktoś je po prostu... Chcą być niezależne, prawda? No, chcą być niezależne. No, nie tak do końca, bo jednak gdzieś tam w głębi duszy każda z nas chce być adorowana, każda z nas chce być... To się nie zmieniło. Kochana. Chcę czuć opiekę, poczucie bezpieczeństwa. O to jest najważniejsze. Ty znowu z tym? To ma być kopnięcie? Tak, to będzie kopnięcie, bo w tym czasie dodałem chili, sezam i teraz sieknę trochę szczypiorku. Sieknij. Tylko żebyś się nie pomylił i mnie nie sieknął. Spokojnie. Ale poczekaj, a spróbuj moim nożykiem, kochanie. Dobrze. Spróbuj moim nożykiem, zobaczysz jak idzie. Te bułeczki muszą urosnąć podwójnie, czyli przykrywamy, odkładamy w ciepłe miejsce. No, o, proszę, już jak pod pierzynką, no moje malutkie. Dotknij. Czujesz piersiątka? No właśnie piersiątka, nie piersi. No. Takie małe dobrze, pizdryki, dobrze, co? Dobrze. Bez wstydniku, przestań. Moja krew. No dobra, dwie godziny muszą sobie porosnąć. Dwie godziny? No, długo. To ja tutaj z głodu. Bułeczki wyrosły? A poczekaj, zajrzę do bułeczek. Mamy to, mamy to. I teraz zobacz, ja tu mam taki fajny bambusik. Gotujemy na parze je. Poczekaj, gdzie pchasz? Poczekaj, gdzie tam będziesz nosił? Ja ci podam, kochanie, Włóżmy proszę. Włóżmy cztery, co? Włóżmy cztery. Delikatne, dobrze. Tam. A na środeczek jeszcze jedna się nie mieści? No niestety, no dobra. Dobra. O, dobra. Bułeczki podgrzewamy 10 minut. 10. A żeberki już powinny być gotowe. No to wyciągaj, no to kochanie, wyciągaj. Parze, zobacz, jakie zapachy, zobacz, co tu się dzieje. Ha, powącham. Jakie ładne. Poczekaj, odejdź. Bezpiecznie. Jakie czujesz zapachy? Jest anysz, jest imbir, jest czosnek, tak? Wszystko jest. Teraz cię babciu poproszę. Poczekaj. Ostrożnie. Spokojnie. Z pełnymi garnkami należy ostrożnie. Gorącymi. Wyjmiemy sobie ze dwa takie najdorodniejsze. Czy mogę dziubnąć? Poproszę spróbować i trzeba oddzielić mięsko od kości. Czekaj, najpierw spróbuję, czy... Czy to w ogóle zjadliwe, nie? Mięciutkie, rozpływa się w ustach? Już się rozpłynęło. O to chodzi, elegancko. A zaraz wypłynie. No dobra, to teraz... Bardzo ci, babciu, proszę o oddzielenie mięsa od kości. A czy ja koniecznie muszę się... Sama odchodzi. Sama odchodzi, proszę. I widelcem tak rozdziobać, pomieszać, żeby taki był farb do naszej kanapki, do naszego pompucha. A to ma być kanapka? No bułeczka będzie z tym. Bo myślałam, że mięsko będziemy wciągać oddzielnie. Nie, wszystko razem, fajnie. Bardzo smacznie. I troszeczkę jeszcze sosiku. Jeszcze tutaj. Smaczniejsze. Jeszcze o to. I jeszcze może? Jeszcze. Pietruszeczki nie dajemy do środka? No właśnie, chciałem zapytać o zioła. Zioła? Pietruszka nie, ale na pewno tu bardzo pasuje nasz szczypior. O! I kolendra. Szczypior pasuje, kochanie, do wszystkiego. Dokładnie tak. To jest najcudowniejsza przyprawa. Proszę tego szczypioru, sporo. Szczypioru siekniemy i siekniemy trochę kolendry. Kolendry. Która według ciebie potrawa jest najniestrawniejsza? Nie wiesz, no to ja ci odpowiem. Raz, ale w formie wiersza oczywiście, jako aktorka 40 z
40-letnim stażem. Tak, odpowiem Ci wierszem. Raz rozmawiano, kto z kim mniejsza. Która potrawa jest najniestrawniejsza? Jeden wymienił jakąś rybę z morza, ów marynatę na zimno z węgorza. Temu na pamięć przyszedł schab z kapustą, tamten przypomniał kaczkę na zbyt tłustą. Wtem mocny długą w gastronomii wprawą, to ty. Wstanie mąż pewny i rzeknie przyprawą najniestrawniejszą, którą ani upiec, ani usmażyć nie można jest. Głupiec. No. Dobra, o. Gotowe? Gotowe. Oho, czekaj. Tu bliżej, to przysunęłam stoliczkę, żeby ci było. Ja tu sobie dwie już wcześniej przekroiłem, a te musimy jeszcze przekroić. No, gdzie mój nóż? Najlepiej babci nożykiem, tak. Dobra, jest mój ciekłe nożyk. Uważaj, dobra. Kochanie, bo mnie poparzysz. No. Te są przekrojone. Tu jeszcze musimy przekroić na pół. Oho, to wiesz co ja zrobię, aha. Zobacz. O. Delikatnie. Hop, siup. Dobra. Idealnie. I teraz powiedzmy. Tak. Mięsko. Wnusiu, czy pozwolisz, że pozwolę. Trochę... O. Przyklepać leciutko tak. O. Żeby nam się te ogóreczki tutaj nie po... Jeszcze troszeczkę sosiki. Nie za dużo? Nie. Wystarczy. Dobrze, wystarczy. Tak. O. Babciu, bardzo Ci dziękuję za wspólne gotowanie. Moim dzisiejszym gościem była Alicja Bach, a wszystkim kobietom życzę wszystkiego, co sobie zapragniecie i wszystko, co najpiękniejsze. Dużo kwiatów. Smacznego. Szczególnie takich zielonych. Dokładnie.